Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie u mnie na kanale w najnowszym filmie, a dzisiaj coś, czego jeszcze na tym kanale nie było, a mianowicie kumpela wybiera mój makijaż, kosmetyki, no i będziemy dzisiaj testować Primarka. Tutaj mam paczkę, która przyszła do mnie pocztą, bo kosmetyki kupiła Kasia. Kto nie wie, kim jest Kasia, no to szybko tutaj jeszcze tylko powiem. To jest moja bardzo dobra znajoma, w zasadzie przyjaciółka, która mieszka w Chorzowie. Pozdrawiam tutaj Kasię, no i całą jej ekipę, bo oczywiście na zakupy nie udała się sama. Nagrała też dla nas, żebyście mogli zobaczyć, żebym ja mogła zobaczyć, jak przebiegał cały etap selekcji kosmetyków. No właśnie, Primarka u mnie w okolicach nigdzie nie ma, tak więc Kasia udała się na zakupy. Jeśli jesteście ciekawi, jak to wyglądało, to zaraz sobie razem wspólnie obejrzymy materiał. Natomiast szybko jeszcze tylko zachęcę osoby, które są tutaj po raz pierwszy, bądź nie subskrybują jeszcze kanału. Kochani, nadrabiajcie zaległości, zostawiajcie suba i łapkę w górę, jeśli ten film przypadnie Wam do gustu, bo Was to nic nie kosztuje, a sprawia, że kanał się rozrasta. No i jest to taka nagroda za moją pracę. Będzie mi naprawdę niezmiernie miło. A ja już w takim razie nie przedłużam. Przechodzimy albo przenosimy się do Chorzowa. Do Chorzowa czy do Katowic? Gdzie jest Primark? W rejony Śląska na pewno. Siemano, jesteśmy w Katowicach, a konkretnie w Primarku. Mamy dzisiaj do załatwienia dwie rzeczy, a że zakupy najlepiej robić ze przyjaciółką i z mężem, który nakrywa, możecie go pozdrowić. Pierwsza, ciuchy dla młodego, a druga, słuchajcie, to prezent dla Dominiki. Mianowicie chcę jej kupić zestaw makijażu, do makijażu w sumie. To będą i akcesoria, i rzęsy, i inne takie tam, więc co, chodźcie ze mną. Już się boję, bo Kasia ma zupełnie inny gust, inne potrzeby i inne zupełnie preferencje, jeśli chodzi o kosmetyki. Ciekawa jestem, co tutaj wygrzebała, wymyśliła, ale podejrzewam, że to nie będzie łatwe wyzwanie. O, to wszystko jest takie miłe. Za tą cenę? 4,96. Czy ja słyszałam poniżej 5 zł za świeczkę? Okej. Okay. No taka kremowa, jest fajna. Pamiętam, że Dominika używała tego kleju. To jest czarne. Mowa o tym tutaj produkcie. Uwielbiam, ubóstwiam i to jest najlepszy klej duo ever. Bo widzisz, ja się nie znam na rzęsach, choć tu ratuj. Dobra. Dominika lubi takie slapy i rzęsy. To są w sumie. Znaczy Dominika lubi takie wyraziste rzeczy. No. Lubię te gęste takie. A ja lubię to z wyciągniętym kocim okiem. I co teraz? To są takie takie. I tu są jeszcze takie, zobacz. One są średnie, one mają ładne opakowania, ale jak ja patrzę na nie, to są takie... A kamsi? Mój pierwszy pędzel był kabuki z tego, z Primarka. Tak? Mam 19 lat. Z tego... Co za marka jest? No Name? Czy to jest? To jest Primark by Primark. Ojej! O! Taka jaka cena. Ja kupiłam te z Action, to są fajne. A tu są takie wszystkie. Zobaczcie jakie milusie. Ja podejrzewam, że one będą fajne. Zobaczmy je. Ja i doszliśmy do podkładu. Aha, tego się boję. Ja się też tego boję. Ja też się tego boję. Kupowanie komuś podkładu to nie jest takie łatwe. I jeszcze z Primarka. Wodzie za jasne, to sobie dołożę bronzera. Dzięki, naprawdę dzięki, Kasia. Przyznam szczerze, że jak zobaczyłam sekcję podkładów, to byłam w ostrym szoku, w niedowierzaniu, jaki jest duży wybór. Naprawdę, jeśli chodzi nie tylko o kolekcję, ale i kolory, wygląda to niesamowicie imponująco. I no, jeśli chodzi o podkłady, to chyba uderzyły mnie najbardziej z wszystkich tutaj prezentowanych właśnie kosmetyków. Wyglądają lepiej, jak mam być szczera. Będę się zaufała tym. Z gąbeczką wyglądają jak taka dziwna. W ogóle to jest ciekawe. Ale... To jest ciekawe. To te wykręcane, nie? Tak, to szukam testera, wiesz? Tu jest podkład, widzisz, dobrze. No, tego bym się bała. No, ja też, no patrz. Jakiś zabójcy pomarańczowy kolor. Ale on jest w ogóle mega suchy. No. Patrz, to wygląda jakby było mokre. Fajne, nie? Akwa. O, takie szczoteczki Dominika lubi.
za takimi nie przepada. Dziś ja myślę o tobie, myślę. Oh my god, no tusze do rzęs, spoko, okej, okay. Fakt, mam swoje ulubione szczoteczki, są też takie szczoteczki, które mniej mi leżą zdecydowanie, także, ale ten podkład pomarańczowy, okropny, okropieństwo. Wziąć jej taki łóżyk, czy taki mokry? Taki może, nie? Jakiś sensowny kolor, no. Nie ma więcej, jest tylko taki. On jest taki... mocny. O, paleta wydaje. Cieni. No właśnie, to są glitterki w ogóle. Ale one są straszne. No. Dobra, czyli mamy różyk, mamy ten i jeszcze jakiś rozświetlaczek by się przydał. Są w ogóle rozświetlacze. Jak nie ma jeszcze cieni, no to jej nie wiem, jakieś ze dwie kratki wezmę albo może. Jest tester w ogóle, dobra, to jest otwarte, to ją obejrzę. Spoko, kobaltowa. Czyli rozumiem, że dzisiaj bez palety cieni będziemy musieli się obejść. No zobaczymy, co Kasia wysłała, bo nie zaglądałam do środka. Paczka jest ciągle jeszcze, że tak powiem, zapakowana i nie mam zielonego pojęcia, jakie kosmetyki do mnie przyszły. Chyba wszystko, ale nie mam pewności. Bo połowy rzeczy nie ma, więc będziemy kombinować. Będziemy kombinować. Okej, okay. Chyba ja będę kombinować. Ja tutaj będę się teraz gimnastykować. Także Dominika, szykuj się, bo robimy rzeczy. No dobra, no to słuchajcie, czas zabrać się za rozpakowanie paczki. Tak wygląda właśnie paczucha, jest Primark, a tutaj mam właśnie zapakowane kosmetyki, tak więc otwórzmy sobie je. W Primarku, jak widać, są sekcje lepiej rozbudowane i takie, które są gorzej zaopatrzone. No ale nie narzekam. O, mięciutkie gąbeczki. No, okej. Okay. No całkiem nieźle sobie dziewczyny poradziły, bo te rzęsy, no nie są najgorsze, ale są wyraziste, tak jak lubię. A tu jeszcze mam rachunek, zobaczcie. Za wszystkie kosmetyki dziewczyny zapłaciły 159 zł. 7, 8, 8, 9, 10, 1, 2, 13 kosmetyków, czyli wychodzi no nieco ponad 10 zł za kosmetyk, za jedną rzecz. No, nie jest źle. No i tutaj w środku mam całą masę dobroci. Dobra, wyciągnę sobie je i działamy. Widzę, że udało się też zgarnąć jakąś taką na przecenie pomadkę, a za 4,50 to jest naprawdę świetna cena. A no i właśnie, ciekawa jestem, który kosmetyk był najtańszy, który był najdroższy. Ta pomadka na pewno za 4,50 była najtańsza. Najdroższy produkt, aha, nie ma tutaj, produkt do makijażu za 22 zł i jeszcze jeden był produkt do makijażu też za 22 zł. Niestety nie jest to wyszczególnione, co to takiego. O, jest tutaj, to na pewno. Do konturu, bronzer do konturu na mokro, 22 zł, 5 euro. Także wygląda fajnie, bo ma dość chłodny odcień. Zaraz będziemy patrzeć. Fajne te gąbeczki, na pewno, podobają mi się. Słuchajcie, one kosztowały 9 zł. Tutaj jest naklejka. I zobaczcie, to są dwa różne kształty. Ta tutaj jest ścięta. A ta tutaj to taki klasyczny właśnie, no taka klasyczna gąbeczka. Ta jest miększa od tej. Ta jest zdecydowanie twardsza. Także chyba będę próbować dzisiaj tej. A no i co? Bazy niestety nie mam. Więc chyba będę musiała przejść od razu do podkładu. Podkład kosztował 13 zł. I jest to odcień Vanilla 04 PS My Perfect Color Perfect Finish Foundation. Mamy tutaj średnie do pełnego krycia, naturalne wykończenie, witaminę C w środku i witaminę E. Produkt przyjazny dla wegan, nietestowany na zwierzętach itd., itd. Idę zmoczyć gąbkę i działamy. No i zobaczcie na to, gąbeczka w znacznym stopniu zwiększyła swoją objętość. Tutaj dla porównania ta, która jest sucha, która była w zestawie, wielkościowo były identyczne, a teraz no widać tą różnicę i jest ultra mięciutka, naprawdę bardzo miękka, aczkolwiek mocno chłonie wodę. Tak więc przechodzimy do podkładu. Podkład jest zamknięty, więc bardzo dobrze, bardzo fajnie. O! O! Nie jest źle. Myślałam, że jest dużo jaśniejszy. On pachnie. Ma zapach taki delikatnie chyba kwiatowy, pielęgnacyjny. Dobra, jest bardzo zbity, bardzo kremowy, jeśli chodzi o konsystencję. Tutaj widać, bardziej w stronę kremu, nic się nie leje.
Ale kolor jest świetny. No, dziewczyny, dałyście radę. Naprawdę trafiłyście z kolorem, a wierzę w to, że nie było lekko, patrząc na tą szafę z podkładami, która była bardzo rozbudowana. Wow! Ten podkład wygląda ślicznie. Pięknie się wtapia, niewidoczny zupełnie. Wykończenie jest bardzo takie satynowe, ani nie jest przesadnie mokre, na pewno też nie jest matowe. Wygląda pięknie. Faktycznie tutaj to krycie jest lepsze niż takie, myślę, średnie. Co mi się podoba, to to, że ten produkt jest zupełnie niewyczuwalny na skórze. Zupełnie jakbym nic tutaj nie miała. Oj, i ten zapach jest taki fajnie pielęgnacyjny, taki pozytywny. Jest delikatny na tyle, że tutaj nie drażni w żaden sposób. Jest czad. Zaczęliśmy z grubej rury i jestem zachwycona na chwilę obecną tym, jak wygląda ten podkład. Szczerze? Wydaje mi się na chwilę obecną, że to jest jeden z lepszych drogeryjnych, takich tańszych podkładów, jaki od dawien dawna miałam okazję używać. Skóra wygląda milion razy lepiej, a podkład jakby go tutaj w ogóle nie było. O, właśnie teraz mi się zrobiło gorąco, bo myślałam, że nie ma tutaj żadnego korektora, ale jest. Jest korektor taki właśnie chyba w pędzelku, rozświetlający. Zaraz będziemy na niego lukać. Ale bez korektora makijaż, to makijaż stracony. Uwielbiam korektor, jeśli chodzi o kosmetyk i zawsze, nawet jak gdzieś wychodzę, to mam pod ręką. Dobra, podkład na chwilę obecną Miodzio, absolutnie 10 na 10 w takim pierwszym moim odczuciu. Przechodzimy w takim razie do korektora. Tutaj mam właśnie ten korektor, który zresztą bardzo ładnie wygląda. Bardzo. Trochę stylizowany na korektor Yves Saint Laurent. Ten taki właśnie Touche Clay, już klasyka. Rozświetlający, taki rozjaśniający nawet. A buildable coverage, czyli mamy tutaj taką dobudowania krycie. I mamy SPF 15, PS Pro. I on kosztował 22 zł, no, czyli tutaj mamy drugi najdroższy kosmetyk, jeśli chodzi o ten makijaż. Odcień Ivory. Nie lubię, jak ta folika się kruszy i jak nie idzie tego otworzyć na raz, tylko trzeba się tutaj trochę pomęczyć. Ten kosmetyk, jak mam być szczera, chyba najbardziej wygląda luksusowo, w sensie opakowania oczywiście. I gdyby ktoś mi go dał, tak wiecie, na pierwszy strzał nie powiedziałabym, że jest to produkt z Primarka. O, mam pędzelek, bardzo fajnie. Teraz chwila na to, żeby ten kosmetyk tutaj wydobyć z tego opakowania. O, idzie, o, idzie. Bardzo kremowy. Tak wygląda, ładny kolorek. Zdecydowanie bardziej różowy pigment niż ciepły, żółty czy pomarańczowy. Tu troszkę na nosek, tutaj, a możemy sobie jeszcze dać tu. No i wracam do mojej fantastycznej gąbki. Ta gąbka to też jest, słuchajcie, produkt, który raczej ze mną zostaje. Bardzo fajnie się nią wtłacza, pracuje. Oj, ten korektor chyba strasznie szybko zastyga. Wykończenie jest faktycznie takie też satynowe. Produkt mocno rozświetla. No widzę tutaj, no... Bardzo mocno rozświetla i krycie tutaj jest bardzo dobre. Bardzo dobry, mocny pigment. Ładnie się łączy z podkładem. Nie ma tutaj żadnego problemu, jeśli chodzi właśnie o rozprowadzenie go na skórze. Kolor jest dość jasny. No, teraz wyglądam po tym korektorze dość blado. Korektor jest trochę obciążający. Widzę już tutaj pod okiem. Delikatnie ta skóra, tekstura jest podkreślona i wygląda dość ciężko właśnie tutaj pod okiem, więc na pewno, jeśli chodzi o formułę, nie jest on zbliżony do Yves Saint Laurent. Tamten jest bardziej wodnisty, bardziej leciutki. Ten tutaj ma mocne krycie, mocny pigment, jest bardziej kremowy, bardziej konkretny, jeśli chodzi o
samą formułę. Czas przejść teraz do tego kremowego bronzera. Też bardzo fajne opakowanie, ładnie się prezentuje ten kosmetyk. I to jest odcień Light Brown, mamy tutaj 13 ml. Oczywiście wszystkie te produkty, słuchajcie, nie są testowane na zwierzętach i są przyjazne dla wegan. Cream Contour Buildable Coverage, czyli też tutaj mamy formułę taką do budowania, jeśli ktoś ma potrzebę dołożyć sobie, to może sobie po prostu zbudować lepsze krycie. Aha, no dobra. Tak sobie go otwieramy, przesuwając, on teraz jest off, jest zamknięty, przekręcając mamy on tutaj z boku i możemy sobie działać z tym produktem. Boję się, nie chcę znów przegiąć. Zobaczcie, jak się pojawia tutaj kolorek, brąz. O! O! Słyszycie to? Wow! Fajny kolor, bardzo podobny do moich kredek ze Smashboxa, które zresztą bardzo lubię. Przechodzę do gąbeczki i delikatnie działamy. Ej, no fajne ma kosmetyki ten Primark. Powiem Wam, kiedyś jak byłam w Anglii, to nawet pojawił się na kanale film z kosmetykami z Primarku. Test, to był właśnie test kosmetyków za 1 funta. Jak go gdzieś odgrzebię i będziecie chcieli sobie pooglądać starocie, to Wam wrzucę tutaj. Słuchajcie, i to wtedy też byłam na tak. W sensie te kosmetyki były naprawdę bardzo sympatyczne, jak za taką właśnie no, małą kwotę dawały radę, ale muszę przyznać, że te tutaj, no ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Ten bronzer nie dość, że ma śliczny kolor, naprawdę pięknie się wtapia, formuła jest leciutka, ale pigment jest bardzo dobry, dzięki temu możemy go szybciutko, łatwo rozpracować i on pięknie się blenduje ze skórą, zobaczcie, w ogóle jest niewidoczny, a mimo wszystko jest i fajnie można tutaj sobie nadać kształtu, zdefiniować twarz. I podoba mi się ta forma aplikacji z tą gąbeczką, jest bardzo taka intuicyjna, prosta, łatwo się operuje tym kosmetykiem. Wow, Dominika, oddychaj głęboko. No, dziewczyny, chyba będę częściej Was wysyłać na zakupy. Naprawdę, chyba macie lepszego czuja, lepszego nosa niż ja czasami, jeśli chodzi o dobór dla mnie samej kosmetyków. W połączeniu ten bronzer z korektorem tutaj, gdzie jest rozświetlona skóra i z podkładem, to jest po prostu jak po przepuszczeniu przez jakiś filtr z Instagrama, nie wiem, z Photoshopa. Naprawdę pięknie tutaj wszystko jest wyblurowane. Fakt faktem, ten korektor jest trochę tutaj za ciężki na tą okolicę pod okiem, ale gdzieś bardziej, żeby sobie rozświetlić na przykład czoło, czy w centralnej części tutaj, będzie się sprawdzał idealnie. Bronzer też, zobaczcie, fajnie jest ciągle plastyczny, więc mamy czas, żeby na spokojnie sobie go wtłoczyć. On nie wysycha jakoś mega szybko, nie ma też pudrowego wykończenia. Po raz kolejny tutaj wykończenie mamy takie bardziej aksamitne, satynowe i to jest to, co jak na razie łączy te wszystkie kosmetyki. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o kremowe konsystencje. Przechodzimy teraz do pudru. Jeśli chodzi o puder, kosztował on 15 zł. PS My Perfect Color, Bake It Setting Powder, Shine Control, Velvet Matte Finish, czyli welwetowe matowe wykończenie, odcień beż. Tak wygląda. Fajnie. Ale mam wrażenie, że jest żółty. Tutaj po otwarciu wygląda na żółty, nie beżowy. Więc raczej zdecydowanie dla cieplejszej karnacji. Fajną ma tutaj siateczkę, jeśli chodzi o formę aplikacji, w sensie to opakowanie podoba mi się. No, pozostawia tutaj kolor po przesłoczowaniu. Nie ma w sobie żadnych drobin rozświetlających. Tutaj nie ma żadnych drobinek miki, które by się odbijały, które sprawiałyby, że produkt jest jakiś taki rozświetlający. Co to, to nie. Muszę sobie jeszcze delikatnie przed utrwaleniem rozpracować ten korektor tutaj, bo później to już będzie po ptokach. No i gruntuję sobie tutaj wszystko delikatnie. Puder zły nie jest. Faktycznie ładnie tutaj jakby bluruje i wygładza, aczkolwiek teraz twarz wygląda bardziej ciężko po prostu niż przed aplikacją.
No, trochę mi tutaj powłaził w te bruzdy, podkreślił delikatnie teksturę gdzieniegdzie. Natomiast pod okiem o dziwo wygląda spoko, więc być może tutaj trzeba, że tak powiem, znaleźć na niego patent. Przybliżyłam Was, żeby pokazać Wam, jak na zbliżeniu wyglądają te produkty i ogólnie teraz twarz. Przyznam, mi osobiście bardzo się podoba. Myślę, że z czasem, kiedy delikatnie skóra zacznie pracować i pojawi się delikatnie gdzieś tam sebum i połysk, będzie jeszcze lepiej. A na razie jest wszystko bardzo aksamitne. No takie jak po Photoshopie, no to jest chyba najszybsze, najłatwiejsze zobrazowanie tego, jak wygląda skóra. Jeśli chodzi o brwi, co ja tutaj mam? Mam brow pencil, taką właśnie klasyczną kredkę, tutaj ze spiralką z drugiej strony i ona kosztowała 7,50 i to jest odcień dark brown, czyli w zasadzie tak, to jest mój odcień, ja zazwyczaj kupuję właśnie dark albo medium brown, natomiast tutaj jeszcze mam brow gel, czyli żel do brwi, który nazywa się Keep It Full i ten produkt kosztował 13 zł. Mam tutaj też odcień dark brown, czyli w zasadzie tak, to można potraktować jako zestaw. Dodatkowo widzę, że Kasia tutaj jeszcze powysyłała mi jakieś chyba swoje produkty, które nie do końca jej pasują i tutaj też mam dwie kredki. Podejrzewam, że po prostu one będą, były za ciemne dla niej. Pierwsza to jest dark brown i ona faktycznie jest bardzo ciemna, natomiast druga też była pewnie na nią za ciemna i tutaj jeszcze mam pomadkę jakąś, co to, jaka ładna, no to jest taki nudziaczek, fajny, pewnie jej odcień nie pasował. Patrzę teraz na tą pomadkę, tutaj jest adres z Readingu, Reading to jest miejscowość w Anglii, w której mieszkałam, nie wiem ile lat, z 3 na pewno, także tak, Reading. I tutaj jest postcode UK, ale fajnie, fajnie, tak trochę mnie wzięło na wspominki. Ale dobra, przechodzimy w takim razie do tych produktów tutaj, do brwi i działamy. Oj, pół filmu to będzie otwieranie tego, ściąganie tych zabezpieczeń, tych folii. Jeszcze jak się to elektryzuje, zostaje na paluchach. Oj, koszmar. O, jaki fajny aplikator. Ultra, taki cieniutki, malutki i co jest fajne, ten produkt wygląda na taki suchy. No, to nie jest taki żel, wiecie, wodnisty, świecący. To jest raczej produkt, który właśnie, no, wygląda na taki... Wow, on już zastygł? Nie wierzę w to. Dopiero co go nałożyłam, on już jest suchy. Primark, coraz lepiej, coraz lepiej. Zacznę sobie chyba od tego żelu, którym delikatnie wyczeszę sobie brwi. To jest produkt świetny dla osób, które chcą sobie po prostu wyczesać brwi i delikatnie, wiecie, uzupełnić takie braki. Natomiast, żeby nadać sobie kształt, no w sumie może też by dało radę. No jest różnica. Zobaczcie, dwa razy przejechałam tym żelem, chociaż to tak naprawdę nie wygląda jak żel. Wow, podoba mi się. Naprawdę to jest bardzo fajny kosmetyk. Bardzo też prosty. Ogromny plus za aplikator, który jest niesamowicie maleńki, zgrabny, poręczny, bardzo precyzyjny. Tutaj mam kredeczkę. Też ma bardzo dobry pigment, ale jest dość twarda. Kolor ciemna. No, ale akurat do moich włosów, do moich brwi powinna pasować, ale to już jest taki brąz z czernią, tak więc mogłaby być ciut jaśniejsza. No, ale nie narzekam. Działam sobie delikatnie jeszcze tylko tutaj, żeby nadać kształtu. No i tym oto sposobem możemy przejść do makijażu oka i tutaj Kasia wykazała się naprawdę niesamowitym poczuciem humoru, bo wysłała mi tylko i wyłącznie taką kobaltową, niebieską kredkę. Także dzięki Katarzyna, naprawdę. Dzięki. Nie wiem, co sobie zrobimy. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, nie mam pomysłu. Natomiast jeśli chodzi o ten produkt, kosztowała ona 6 zł. I to jest Royal Blue kolor. Metaliczna Coal Eyeliner.
No, prawie to mamy, prawie. Jest bardzo kremowa, zdecydowanie bardziej masłowa, plastyczna w porównaniu do kredek, do brwi. Tamte były takie twarde i mało plastyczne. Ta dosłownie jak masełko, mega mięciutka. I ma w sobie takie jeszcze drobinki, jakby srebrne drobinki. Dość duże brokatu. Mam nadzieję, że to widać, jak tak ruszam łapką. Jestem tylko ciekawa, czy ona, no, będzie zastygać, bo na razie właśnie ona jest bardzo, ale to bardzo plastyczna, a więc na oko całe, które pracuje, no, może się rozmazywać i wchodzić w załamanie. Nałożę sobie ten bronzer tutaj mój kremowy na tutaj powiekę. Przyciemnimy sobie linię rzęs, może tą kredką do brwi. Nie wiem, co robię, ale tak mnie naszło. Natomiast jeśli chodzi o tą kredkę, to nałożymy sobie ją właśnie gdzieś tutaj na linię wodną. Coś gdzieś, jakiś taki akcent. Okej. Dobra, przejdę sobie do pędzelka, takiego bardzo delikatnego, żeby sobie zmiękczyć i rozetrzeć ten bronzer. Trochę dołożę jednak więcej. I pędzelkiem delikatnie rozcieram, wtłaczam ten bronzer. Niestety nie mam też żadnego rozświetlacza. To mnie tutaj bardzo smuci, bo ja bardzo lubię rozświetlacze. Także z tego, co tam widziałam na filmikach, no to chyba nie było po prostu żadnego. Wszystko wykupione, no więc wcale się nie dziwię. Ludzie, tak jak i Mizia, lubią rozświetlacze, lubią bling bling. Okej, trochę sobie rozpracowałam ten bronzer. Jeszcze delikatnie sobie tylko tutaj wyczyszczę. Przejdę sobie teraz do kredki, do brwi. Ciemny brąz, dark brown. I delikatnie nałożę sobie, zobaczcie, jak ona jest w ogóle świetnie precyzyjna, maleńka, cieniutka, boska. I tutaj przyciemnię sobie linię rzęs. Oczywiście będę to później rozdymiać, jeszcze rozcierać. Mocno zaznaczam sobie tą linię, bo nie mam też oczywiście żadnego eyelinera. Także dzisiaj to jest naprawdę makijaż po najmniejszej linii oporu z minimalną ilością kosmetyków, ale mam nadzieję, damy radę. Pracuję kredką. Ona, słuchajcie, jest dość twarda, ale ma dobry pigment, no i zrobiłam sobie taką a la kreskę, jaskółkę, no i potraktowałam po prostu tą kredkę dzisiaj jako mój eyeliner. Wracam do pędzelka i delikatnie sobie tylko jeszcze tutaj złagodzę te linie, okej, żeby to było tutaj bardziej delikatne jednak. Co ja mam z tą kredką zrobić nieszczęsną? Mocno sobie tutaj ją nałożę na linię wodną, ale też trochę przeciągnę ją w dół i rozmiękczam moim pędzelkiem z bronzera. O, dość nisko, czyli wychodząc też poza linię wodną, zjeżdżam, żeby tutaj zrobiło się porządne, taki ten akcent był taki konkretny. Kredka, słuchajcie, jest naprawdę bardzo plastyczna, można ją bez problemu dosłownie w 2 sekundy rozetrzeć. Natomiast mam wrażenie, to jest kredka, która nie zastyga, więc tutaj do jakichś takich wzorków, do chociażby jakiejś takiej zabawy na oku, no bałabym się, bo ona mogłaby się nie dość, że rozmazać bardzo szybko, to jeszcze właśnie przez to, że ona jest bardzo taka plastyczna, miękka, trochę właśnie jak masełko, no to też nie będzie precyzyjna, będzie taka bardziej rozlewająca się, więc mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli. Do rozmiękczania, do robienia smołki, do jakiegoś takiego cieniowania jak najbardziej. Czas przejść do rzęs, no i tutaj oto co dziewczyny mi wybrały. A rzęsy kosztowały 13 zł, 3D Angel Intense Lashes, a może to jest nazwa modelu? Rzęsy po otwarciu wyglądają tak, faktycznie jest tutaj klej. No nie wyglądają źle te rzęsy i są dość mięciutkie. Nie są jakieś twarde, w zasadzie w ogóle nie są twarde.
bardzo takie plastyczne. Zanim przetestujemy rzęsy, to mam jeszcze tutaj tusz do rzęs, którego jestem mega ciekawa. To jest produkt, który jak widzicie kosztował 17 zł i nazywa się Fake It Electric. I to jest maskara, która ma być długotrwała i taka na wydłużająca rzęsy i liftingująca. Ale gdzie tutaj jest coś mokrego? Gdzie tutaj jest coś takiego aqua? Dziewczyny! Bo będziemy się gniewać. Dobra, tak wygląda maskara. Słuchajcie, po otwarciu mam... nie lubię takich szczotek, nie znoszę takich szczotek. Ktoś mnie tutaj zrobił w bambuko. Ja nie lubię silikonowych szczotek, lubię szczotki klasyczne. To nie jest absolutnie coś, co sama bym wybrała. No ale dobra, próbujemy. No coś tutaj... coś tutaj maluje, coś tutaj się dzieje. Także przetestujemy tą maskarę, a później będziemy kleić rzęsy. Bardzo subtelny efekt, taki bardzo dzienny. Rzęsy faktycznie są trochę wydłużone, oczywiście są przyciemnione. Czy są takie podkręcone na zasadzie jakiegoś liftingu, nie widzę. Natomiast na pewno to nie jest efekt wieczorowy. Oczywiście to jest pierwsza warstwa, ale wydaje mi się, że to jest taka maskara raczej na co dzień. Trochę widzę, ciężko się mi robi na czole. Delikatnie zmarszczki są podkreślone, w sensie są bardziej widoczne niż zazwyczaj. No niedobrze, ale zobaczymy, co będzie dalej. No i tym oto sposobem przechodzimy do rzęs. I działamy z rzęsami. Oczywiście one na bank są za długie. Tak, więc muszę sobie je delikatnie przyciąć. Tutaj mam właśnie ten aplikator z klejem. Są dość plastyczne, w zasadzie bardzo plastyczne. I to są takie rzęsy, które ja lubię. Klej jest taki trochę fluo. A mam nadzieję, że to widać, mieniący się na niebieski. Rzęsy sobie naginam po to, żeby delikatnie, ładnie mi się zaokrągliły, nabrały kształtu. I oczywiście czekam chwilę, żeby klej zaczął sobie tutaj działać. No to co, próbujemy. Nie chcą się układać. Odchodzą mi delikatnie. Oczy kompletnie mnie pokonały. Powiem tak, jeśli chodzi o te rzęsy, to ten klej jest out. Dosłownie od razu do kosza. Nie nadaje się do niczego. W ogóle w żaden sposób nie chcę trzymać rzęs w sensie kącików. Jest za delikatny, za lekki, a poza tym coś ma w sobie taniego, co delikatnie zaczęło mnie drażnić i delikatnie sprawiło, że oczy mi się zaszkliły. Tak więc jeśli chodzi o wewnętrzne kąciki, niestety, ale musiałam sięgnąć po duo, bo inaczej nie byłabym w stanie. Cały czas mi się te kąciki tutaj wewnętrzne odklejały, zresztą zewnętrzne też. Natomiast jeśli chodzi o maskarę, to też uważam, że to jest, jeśli o mnie chodzi, bubel, najgorszy kosmetyk. Porozmazywała się mi, posklejała mi dolne rzęsy, które chciałam, wiecie, nałożyć drugą warstwę, żeby trochę były bardziej wyraziste, żeby były widać, że jednak te rzęsy są mocno wytuszowane. No to się posklejały, porobiły jakieś nogi pająka, produkt bardzo taki lejący, a poza tym dziubnęłam sobie do oka, chciałam dojechać, wiecie, żeby ładnie sobie wytuszować zewnętrzny kącik, żeby wyciągnąć te rzęsy. No i tak, poleciała łezka, bo szczoteczka mnie ukuła, delikatnie rzecz ujmując. Przechodzimy do kolejnego kroku, czyli do różu. Tutaj mam taki róż i to jest produkt, który kosztował 6 zł. PS Blush High Pigment Blusher w odcieniu True Peach, czyli taka właśnie brzoskwinka. I rozświetlacza dzisiaj niestety nie będzie w tym filmie. No i nie mam też już żadnego bronzera takiego w kompakcie. Także ten bronzer, który nakładaliśmy, kremowy na początku, będzie musiał wystarczyć. No ale został nam jeszcze właśnie róż i został nam produkt do ust. O, tak wygląda ten róż i po otwarciu, no faktycznie brzoskwinka. Dość żarówiasty i mocno napigmentowany. Pędzelek, och, niech będzie może taki. I delikatnie nabiorę sobie odrobinę tego produktu. Zdecydowanie bardziej wolę jednak zgaszone róże, takie intensywne. Kojarzą mi się po prostu z tanimi kosmetykami, produktami, ale
No domyślam się, że pewnie nie było zbytniego wyboru. Nie wygląda źle, aczkolwiek ja widzę, że wygląda po prostu sztucznie i to nie jest mój naturalny odcień. Gdy się rumienię, rumienię się na zupełnie inny kolor. Chociaż tak jak mówię, no nie wygląda ten produkt źle, ale to nie to. To nie jest mój kolor. No i na koniec został nam najtańszy produkt w dzisiejszym makijażu, czyli ta pomadka właśnie za 4,50, poprzednia cena 13. Ruby to jest odcień, czyli taka czerwień. Uuu, ładny, to jest taka czerwień żywa. Matte Liquid Lip Gloss, czyli matowy błyszczyk. W ogóle bardzo fajne opakowanie, podoba mi się. Oczywiście musiałam wcisnąć nohal. Uuu, jaki tu jest pigment, zobaczcie na to. Masakrycznie dobry, mocny pigment i to jest taka niebieska czerwień, także fajnie, bo będzie ładnie wybielać zęby. O nie, o nie. No i się teraz nie domyję, bo pomadka się wżarła. I mamy jeszcze drugą pomadkę, tą właśnie od Kasi, która wygląda trochę, jest jakby inspirowana Charlotte Tilbury. Natomiast odcienia niestety tutaj nie ma, ale podoba mi się bardzo ten kolor. Brąz, ale ciepły brąz. Trochę nawet, no nie wiem, pod brzoskwinie jakby wpadający. Bardzo ładny. I tak się zastanawiam. Bardziej mi pasuje ten. I chyba ten sobie dzisiaj nałożymy. Bardzo kremowy produkt, sunący po ustach, ma bardzo dobry pigment. Wykończenie satyna, fajnie otula usta, bardzo komfortowa na ustach. No i tak oto prezentuje się efekt końcowy, makijaż z Primarka, kosmetykami, które wybrała mi przyjaciółka. Dajcie proszę znać, co myślicie, czy taka wersja makijażu Wam się podoba i przede wszystkim, czy macie jakieś swoje perełki z Primarka. Jeśli tak, piszcie w komentarzach pod filmem, bardzo jestem ciekawa, a jeśli coś wpadnie mi w oko, to wyślę Kasię na kolejne zakupy. Słuchajcie, jeśli chodzi o top 3 produktów, które na tą chwilę, takie moje pierwsze wrażenie, są świetne i warte jak dla mnie zakupu, to po pierwsze chyba Was to nie zdziwi, ta gąbeczka, ona dla mnie jest no, strzałem w dziesiątkę, niesamowicie mięciutka, fajna, pięknie rozprowadza produkty, nie tylko podkład, ale widzieliście i bronzer, i korektor, naprawdę wow. Jeśli chodzi o drugi produkt, bardzo mi się podoba podkład, oczywiście teraz trochę widzę takiej delikatnej tekstury na czole, ale nie skreślałabym podkładu, myślę, że to jest bardziej kwestia pudru, bo przed pudrem wszystko wyglądało super, po pudrze troszeczkę gdzieś tam ta tekstura została podkreślona, myślę, stawiam na puder, natomiast ten podkład to jest, no nie wiem, co mam powiedzieć, na chwilę obecną wow, nie mogę w to uwierzyć, że coś, co kosztowało 13 zł, może wyglądać tak pięknie blurować, być niewidoczne i to wykończenie takie satynowe, w zasadzie w ogóle nie wymagające u mnie przy skórze suchej pudru, więc to się rzadko zdarza. Natomiast jeśli chodzi o trzeci produkt, to jest to ten bronzer, genialny kolor, formuła sunąca, świetnie się wtłacza, rozprowadza. Wygląda ślicznie, w zasadzie niewidoczny, a no same ochy, achy i do tych trzech produktów na pewno będę jeszcze wracać i myślę jeszcze nie raz zobaczycie je tutaj na kanale. Natomiast jeśli chodzi o totalne buble, to na pewno nie sprawdziła mi się ta maskara idzie od razu out, nie spodobała mi się, zraziłam się do niej nie tylko przez szczoteczkę, ale przez to, że ona jest taka lejąca, rozmazująca się, no tak jak już Wam wspomniałam, kilka razy musiałam się tutaj czyścić, bo odcisnęła mi się malując dolne rzęsy i no właśnie, wylądowała też szczoteczka w oku, dziubnęłam się, także no nie, zupełnie nie moja bajka. A jeszcze zapomniałam, że bardzo mi się podobał ten żel do brwi. No dobra, no to mój top 4, jeśli chodzi o fajne kosmetyki. Ten żel jest świetny, naprawdę jak nie lubię żeli, tak ten będę używać, będę próbować, bo jest mega prosty w aplikacji, wygląda ślicznie, szybko zastyga i naprawdę tutaj praca to jest raz, dwa. Natomiast jeszcze z rzeczy, które nie przypasowały mi, to te rzęsy mimo wszystko. Ten klej jest
jest fatalny, rzęsy, chociaż je naginałam, starałam się jakoś gdzieś tam ładnie uformować, to i tak nie do końca widzę, że chcą się ładnie układać na tym oku, także tutaj te rzęsy, ta maskara zdecydowanie najsłabsze kosmetyki, a natomiast cała reszta w porządku, ale to już jest kwestia, myślę, indywidualna, jeśli chodzi o kolorystykę i preferencje. Czekam na Wasze przemyślenia, ściskam Was bardzo mocno, no i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! A, no i przyjdę jeszcze na podsumowanie, ale to widzimy się później. No i tak wygląda makijaż po całym dniu. Niektóre produkty potwierdziły to, że nie nadają się do niczego, a mianowicie rzęsy. Słuchajcie, one mi się zaczynają odklejać już w każdym możliwym miejscu. Wewnętrzne kąciki, zewnętrzne kąciki, ten klej sobie nie poradził, ale rzęsy też same w sobie nie są niestety, no właśnie, takie fajnie plastyczne, tylko są widocznie tutaj przy pasku dość twarde, chociaż tutaj wyglądają spoko, to no niestety, ale nie chcą się dostosować za bardzo do oka, w rezultacie czego się odklejają. Jeśli chodzi o podkład, no to skóra wygląda teraz bardzo świeżo, zaczyna się wybłyszczać tutaj w strefie T, natomiast podkład zjechał mi tutaj, poschodził w okolicy nosa, gdzie skóra bardziej pracowała, gdzie dotykałam, no to ten produkt okazał się być nie do końca taki długotrwały, zastygający, więc no wymaga na pewno mocnego utrwalenia właśnie pudrem. Jeśli chodzi o róż i o bronzer, wszystko to ładnie tutaj wygląda. Skóra pod okiem też nie wygląda na najgorzej, więc ten korektor też jak najbardziej ok. A bardzo mi się podobają brwi, także myślę, że summa summarum naprawdę dziewczyny świetnie się spisały, ale piszcie właśnie, dajcie znać, co myślicie i czy dziewczyny dały radę, a ja ściskam Was i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Thank you.